Projekt, który zaproponowałem, jest kontynuacją wirtualnego laboratorium z mechaniki gruntów, na które otrzymałem finansowanie w drugiej edycji konkursu innowacji dydaktycznych. Projekt ten spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony studentów, jak i prowadzących część ćwiczeniową, laboratoryjną i wykładową przedmiotu mechanika gruntów. Często przychodzili do mnie prowadzący, zgłaszali, że przedmiot im się prowadzi dużo wygodniej, lepiej docierają do studenta i jeśli będzie taka możliwość, to bardzo chętnie by taką aplikację rozbudowali o kolejne sprzęty, żeby wzbogacić jej zasoby. W związku z tym stwierdziłem, że wezmę udział w kolejnej edycji. Projekt jest innowacyjny, ponieważ dotyczy wirtualnej rzeczywistości. Student pracuje z modelem trójwymiarowym, który może indywidualnie rozłożyć, złożyć oraz wykonać animację badania, ewentualnie animację złożeniową. Cały proces animacji może zwolnić lub przyspieszyć w dowolnej chwili, więc samodzielnie dysponuje swoim czasem, decyduje, kiedy chce się uczyć, kiedy poświęca temu swój prywatny czas. Kolejny punkt w tym wypadku to dostępność sprzętu. Często na zajęciach mamy do dyspozycji tylko jedno, dwa urządzenie, natomiast w aplikacji każdy ma swój indywidualny sprzęt i może pracować z nim samodzielnie. Ostatni punkt to wielojęzykowość aplikacji. Mamy do dyspozycji dwa języki z możliwością rozbudowy o kolejny, co umożliwia stosowanie jej przez osoby, które przyjechały do nas z zagranicy. Inspiracja jako dydaktyk czerpię z trzech zasadniczych źródeł. Pierwsze źródło to studenci. Rozmawiam z nimi na zajęciach, po zajęciach, w trakcie zajęć, ale również tutaj główną rolę odgrywają członkowie mojego koła naukowego, z których wspólnie siadamy, tworzymy pomysły. Swoje inspiracje przedstawiają osoby, które dany przedmiot już miały, mają aktualnie, dopiero będą go mieć i spojrzenie z takich trzech perspektyw pozwala tworzyć naprawdę fajne pomysły. Drugie źródło to rozmowy z współautorem projektu, doktorem inżynierem Krzysztofem Szarfem. Co semestr wspólnie sobie siadamy, podsumowujemy, co się wydarzyło, co zmieniliśmy w sposobie prowadzenia zajęć, jaki miało to wpływ na studentów, jaki był odbiór i dyskutujemy o potencjalnych zmianach do wykonania. Trzecie źródło to rozmowy z branżą. Tutaj mamy wielu kolegów, którzy pracują w branży, prowadzą swoje firmy, zatrudniając naszych absolwentów i często tak naprawdę przygotowują ich do pracy od zera. Więc wspólnie też sobie siadamy, dyskutujemy, co lepiej trafia do potencjalnego odbiorcy, którym dla mnie jest student, a dla nich ich pracownik.